Urząd Miasta zdecydował o rozbiórce kamienicy przy ulicy Sambora 5. Jakiś czas temu ratusz podjął decyzję o rozbiórce kamienicy przy ulicy Sambora 5 na Tczewskiej Starówce. Powód był jedyny – zły stan techniczny. Nie może jednak tego zrobić bez zapewnienia 21 rodzinom mieszkań, do których mogłyby się przeprowadzić. Dla większości rodzin Urząd Miasta znalazł nowe lokum, ale nie dla wszystkich. Część z nich nadal czeka. Na dzień dzisiejszy 13 z nich otrzymało propozycje, zostały skierowanych do nowych lokali. Pozostałe 8 sukcesywnie w miarę pojawiających się możliwości lokalowych będziemy też kierować do nowych lokali celem zasiedlenia. Znalezienie mieszkań dla pozostałych 8 rodzin nie będzie łatwym zadaniem dla Urzędu Miasta, bowiem na rocznej liście przydziałów mieszkaniowych jest 57 rodzin, w tym aż 30 z 2014 roku. Na prace wyburzeniowe trzeba będzie jeszcze poczekać. A jakie są zamiary urzędników miejskich co do kamienicy przy ulicy Sambora 5? Jak zamierzają zagospodarować teren, na której się mieści? Podczas konferencji prasowej w ratuszu przedstawiono dwa warianty. Pierwszy dotyczy sprzedaży nieruchomości w istniejącym stanie podmiotowi, który zajmie się rozbiórką starej kamienicy. Drugi wiąże się z włączeniem działki wraz z nieruchomością do zasobów Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które zajmie się zarówno rozbiórką kamienicy, jak i budową nowego domu pod nadzorem konserwatorskim. TTBS będzie też odpowiadać za sprzedaż nowych mieszkań na rynku komercyjnym.